Nie jak zawsze na plaży nad rzeką Wartą, a na obiektach Mosir przy ulicy Sportowej odbył się pierwszy tegoroczny turniej siatkówki plażowej. Do niedzielnej rywalizacji zgłosiło się tym razem 9 par. Uczestnicy przyjechali m.in. z Śradza, Radomska, Przedborza, Bełchatowa i Wielunia. Pierwszy raz bierzecie udział w tych zawodach? Tak, pierwszy raz. Pierwsza edycja. Jak wrażenia? Trochę chłodno, ale jest frajda z gry. Jak pierwszy mecz wam wypadł? No, tak kiepsko w pierwszym secie. W drugim było lepiej, ale mogliśmy wygrać ten drugi set. Nie postaraliśmy się odpowiednio. A jak oceniacie poziom tego turnieju? Według mnie w miarę wysoki. No, są naprawdę tutaj dobrzy zawodnicy, jak widać się zebrali. Oczekuję więcej fajnej gry. Będziecie brać udział w kolejnych edycjach? O, jak najbardziej. Podoba nam się akurat plażówka i idziemy też na inne zawody w innym mieście. Śradzkie turnieje jeżdżę razem z bratem od kilku lat. Myślę, że to jest nasz jakiś piąty, może szósty turniej. W tym roku w ogóle maj jest średni, jeśli chodzi o pogodę. My w ogóle całkiem niedawno zaczęliśmy treningi ze względu rzeczywiście na warunki pogodowe. No, nie ma się co oszukiwać, ale jest jak na siatkówkę plażową zimno. No jak pierwszy mecz wypadł? No, pierwszy mecz udało nam się wygrać w bratobójczym pojedynku. No, zobaczymy. Myślę, że fajnie by było tutaj na rozpoczęcie tego sezonu zająć miejsce minimum na podium. Pierwszy raz w tym turnieju uczestniczysz? Tak, wczoraj się dowiedziałem od kumpli, że jest dzisiaj turniej, więc pomyślałem, że zagram i jest fajnie. Naprawdę, atmosfera jest bardzo miła. Piasek właśnie jest bardzo fajny. Jedyny mankament dzisiaj to wiatr, który przeszkadza bardzo. Jak tam wam idzie w tym turnieju? No właśnie, spodziewaliśmy się czegoś innego, bo przyjechaliśmy na dwie drużyny i trafiliśmy się w pierwszym meczu, więc tak słabo bym powiedział. Ale był bardzo fajny, wyrównany mecz i myślę, że po prawej stronie drabinki damy z siebie wszystko, żeby dojść do finału. Po zaciętym finale para Konrad Pałyga, Daniel Kaczmarek pokonała braci Daniela i Tomasza Białków 2-1. Trzecia lokata przypadła parze Sylwester Kukulski, Kamil Nowicki, która pokonała duet Paweł Jakubczyk, Jarosław Pytka 2-0. Cztery najlepsze pary niedzielnego turnieju otrzymały pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.